Przejrzyj na oczy to hasło 30. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, którego celem jest zapewnienie najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. Z okazji jubileuszowego 30. finału bardzo jubileuszowa pogoda koło Brzeska. Jest bardzo silny wiatr, co widać, ale absolutnie nam to nie przeszkadza. Serca mamy gorące, działamy, wszystkie nasze atrakcje się odbywają. W tym roku w Kołobrzegu kwestowało ponad 200 wolontariuszy, głównie młodzież i dzieci. Ja już zbieram chyba już 4. czy tam 5. Naprawdę? Ty jesteś jeszcze taka młodziutka? Już tyle razy? I powiedz jak się zbiera? Dzisiaj chyba taka trudna pogoda trochę, co? Tak, ale dobrze się zbiera. Pierwszy rok zbieram i bardzo fajnie jest. Dużo ludzi się zbiera. Dużo ludzi też daje pieniądze. Wszyscy świetnie się bawią, pomimo pogody jest bardzo fajnie i przyjaźnie. Jest super, mi się tam bardzo podoba. Ludzie są na ogół bardzo mili w ogóle i jak na przykład spotykamy kogoś z puszką, to nieraz nam życzą, żebyśmy uzbierali dużo. Na placu przed ratuszem można było spotkać kwestującą grupę rekonstrukcji historycznej Kołobrzeg, Muzeum Oręża Polskiego, drużynę Czarnego Dębu, Voyager, SAR, WOPR czy OSP Tryton. Był moment, że myśleliśmy, że grochówka nie zostanie ugotowana, bo w całym Kołobrzegu prądu nie było, ale panie stanęły na wysokości zadania i zrobiły, jak widać. Ile litrów grochówki? 200? 260. No, 260 w tym roku, także będzie dobrze. Super, dla wszystkich starczy. Wystarczyło też smakołyków na stoisku przy Mariackiej, w miejscu, gdzie kwesty na rzecz WOŚP organizowane są od 28 lat. Proszę spojrzeć na ten stół. Jedna pani upiekła nam 6 tortów, druga pani upiekła nam 2 torty. Pani Jadzia praktycznie od początku zawsze nam piecze te wspaniałe rogaliki. A do tego chleb ze smalcem, bigos czy barszczyk i znak rozpoznawczy tego miejsca, niesamowita atmosfera sprawiają, że w tej części miasta nikt nie pojawia się przypadkowo. Co roku jesteśmy niezawodni, myślę. Aha. No i bardzo nam miło tutaj właśnie przebywać. Nie możemy w ogóle opuścić takiej imprezy i żeby się podzielić jakimś drobnym groszem. Sesje zdjęciowe z Marianami, kąpiel morsów, występy artystyczne przy ratuszu, a w Mosirze dla tych, którzy chcieli się ogrzać, turniej siatkówki czy kiermasz zespołu szkół Henryka Sienkiewicza. Siema! Dzisiaj gramy dla dzieciaków! Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy! Trudna noc tylko początkowo przekładała się na frekwencję. Ta rosła z każdą chwilą i z każdym promykiem słońca. Wczoraj w mieście nie brakowało atrakcji i nie zabrakło wspierających Wielką Orkiestrę. Co wy macie za serduszka przyklejone na kurtkach? Co to za serduszko? Świątecznej pomocy. A po co ta świąteczna pomoc? Co to takiego? Żeby pomagać. A komu się pomaga? Wszystkim ludziom i dzieciom. Pomagamy, staramy się też co roku brać udział czynnie. Nie tylko wrzucamy do puszki, no był czas, że byliśmy wcześniej wolontariuszami, teraz już tylko pomagamy wrzucając do puszki, właśnie zbieramy serduszka. Przyjechaliśmy z daleka, z Dolnego Śląska, przyjeżdżamy tutaj specjalnie. Zawsze tu jesteśmy na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Pomagać ludziom, pomagać potrzebującym, dzielić się jak opłatkiem. Na zakończenie finału odbyło się tradycyjne światełko do nieba. A w sztabie trwało liczenie. Kwota rosła z każdą godziną. Zebrano 168 323 zł, a na tym nie koniec. Fiat 126P wystawiony przez kołobrzeski gang maluchów został sprzedany za blisko 70 000 zł.